Cześć, witajcie. Cześć. Tydzień dzisiaj troszeczkę krótszy. Jest jedna sensowna premiera. Fajne smartfony, w związku z tym pewnie od nich zaczniemy. Od Asusów. Tak, Zenfona 8 i Zenfona 8 Flip. Dokładnie. No Asus w tym roku trochę namącił, bo Asus jest takim specyficznym producentem. Oni nie robią tam iluś premier, nie robią tam iluś modeli smartfonów w ciągu roku. Ostatnio zadowalają się jednym modelem, ale od bodajże trzech sezonów lansowali uchylany obiektyw i uchylany aparat fotograficzny. Mieliśmy Zenfona 6, potem była 7, teraz mamy Flipa. Ale w tym roku Flip zszedł do roli tego dodatkowego modelu, a główne skrzypce gra telefon kompaktowy. Kompaktowy, a iPhone 8 jest kompaktowy. Ja nie wiem, czy się z tobą do końca zgodzę, dlatego że nie wiem co prawda jak ceny, bo z cenami ty się zajmujesz, ale jeżeli chodzi o główne skrzypce, to dla mnie Flip jest znacznie większym przebojem, pomijając kwestię oczywiście designu, który Asus powtórzył z poprzednich modeli, także nie jest to w przypadku Asusa nic nowego, to we Flipie mamy dodatkową telekamerę po prostu. Tak, ja nie mówię, że wiesz, z jednej strony masz rację, jest aparat z teleobiektywem, w dodatku jest to zaleta taka, że mamy teleobiektyw i aparat szerokokątny jednocześnie z przodu i z tyłu, tak, bo ten aparat dokładnie po wchyleniu się pełni rolę do aparatu do selfie, ale z drugiej strony na przykład mamy tylko 90-hercowe odświeżenie wyświetlacza, podczas gdy w małym Zenfonie 8 jest 120 Hz. Spoko, przykład, ale za to baterię masz na przykład 5000 mAh. Telefon większy, Jacku, no normalne. Telefon jest, słuchaj, no mamy okolice 6 cali kontra 6,67, więc spoko, 6,7 cala, także ta bateria musi chodzi mi po prostu, chodzi mi po prostu o to, że tak naprawdę to ciężko jest powiedzieć tak uniwersalnie, który z tych modeli gra pierwsze skrzypce, głównie dlatego, że to zależy od tego, kto kupuje, to znaczy jakie potrzeby ma kupujący. I powiem szczerze, że jeżeli ceny Flipa są niższe, to ja bym był niezwykle zdziwiony. Jest tak, że ceny Flipa są niższe? To, Jacku, to jest trochę tak, że Flip u nas kosztuje 3600 i jest to cena, od której startuje Zenfone 8 w promocji. Przepraszam, 2700 pokręciłem. Jest to cena pomiędzy. Powiedz jeszcze raz, to ile Flip będzie kosztował? Ceny. Więc 3600 kosztuje Flip i za taką samą kwotę możemy kupić już Asusa Zenfone 8 z pamięcią 12 plus 256. 16 plus 256, wróć, ojejku, za dużo cyferek. Czyli 16, mamy 16 giga pamięci RAM, 256 flesza, co prawda go nie powiększymy kartą pamięci, bo to możemy tylko zrobić w modelu Flip, w małym Zenfone 8 tego nie ma. I mamy tą samą cenę, czyli dostajemy sporo więcej pamięci, przynajmniej operacyjnej. Także szybszy ekran, wodoszczelność dostajemy. We Flipie nie ma wodoszczelności. Także są to modele, które w jakiś tam sposób się równoważą, ale gdybym ja miał wybierać, postawić, który jest bardziej flagowy, wydaje mi się, że mimo wszystko postawiłbym na tego malucha, bo co prawda nie ma teleobiektywu, bo prawdopodobnie po prostu się w tej małej obudowie nie zmieścił, to jednak ten maluch będzie, wydaje mi się, większym hitem, bo zobacz, zeszłoroczny Asus Zenfone 7, dobrze, Zenfone 7, przyszedł tak trochę, no powiedziałbym, nie chcę jak Asusa krzywdzić, oczywiście, ale przyszedł trochę bez echa. Szóstka, no też jakoś rynku nie zawojowała, bo Asus no, nie wchodzi do operatorów, tak, to są tylko telefony wolnorynkowe. Więc może tym razem im chwyci, bo po prostu takiego telefonu w zasadzie w tej chwili na rynku nie ma z Androidem, jest tylko iPhone mini i koniec. Jeżeli chodzi o... mam znowu wątpliwości tutaj z mówieniem o kompaktowości, ale tak, no 6-calowy smartfon jest dzisiaj rzeczywiście smartfonem kompaktowym, głównie ze względu na to, że te wyświetlacze są troszeczkę inne, chociaż Asus się tutaj znowu no, nie popisał, no, bo ten wyświetlacz jednak ma kurcze ultra, ramki. To jest ultra bezramkowości, nie? To nie jest coś, co jest, ale nie wiem, spektakularne, coś, co zwracałoby rzeczywiście uwagę designem na pierwszy rzut oka. No nie, ten smartfonik nie, wygląda oczywiście nawet biednie, nie wiem, powiem szczerze, czy, no bo kurcze urządzenia sprzedaje w bardzo dużej mierze wygląd, przynajmniej w sklepie.
Zastanawiam się, czy człowiek biorący ten smartfon do ręki będzie się chociażby domyślał, że tam tkwi Snapdragon 888, że to jest, znaczy AMOLEDowy wyświetlacz stosunkowo łatwo zobaczyć. No, no, Victusa też się nie zgadnie od pierwszego rzutu oka, ani tego, ile tam jest pamięci. On wygląda po prostu biednie. Okay. Zarówno jeżeli chodzi o przód, jak i o tył. Bo ja bym tu się spierał, bo jednak ma metalową obudowę, ma matowe szkło z tyłu, więc tu bym się troszeczkę spierał. Natomiast pamiętaj, jak wygląda, przypomnij sobie, jak wygląda iPhone mini. No, Adaś, ale jeżeli ten wygląda biednie, to jak z całym szacunkiem do Asusa. Asus nie jest iPhone'em. iPhone'a no sprzedaje sam brand. Tak, nie wygląd. Tutaj w tym wypadku tak nie jest. Trochę masz rację, natomiast nadal jest to jedyny tak nieduży telefon z Androidem o mocnej specyfikacji. I tu niestety musisz przyznać rację, bo Xperia jeszcze na rynek nie weszła, bo jeszcze Sony będzie miało podobny model w tym roku, ale tak, ja się, będzie miał. Wiesz co, ja się zastanawiam, czy w tym segmencie cenowym to telefony, smartfony są sprzedawane przez wielkość. Jako że większość smartfonów w tej chwili, w tej cenie, znaczy jest na pewno nisza z użytkownikami, którzy docenią kompaktowe rozmiary tego Asusa. Niemniej do tej pory większość flagowych smartfonów to są jednak smartfony duże. Duże tak. I bardzo często spektakularnie wyglądające. Mhm. Ten Asus według mnie, przepraszam, wygląda biednie. Ma imponującą specyfikację. Jeżeli chodzi o bebechy, bo nie jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, jest ok. Natomiast ja powiem szczerze, zastanawiając się, jakiego smartfona kupić i mając do dyspozycji w podobnej cenie oba modele, nawet z troszeczkę mniejszą pojemnością pamięci, bardzo bym się mocno zastanawiał, czy jednak nie wziąć Flipa, ponieważ Flip jest spektakularny właśnie, choćby przez to, przez ten design, który nadal, mimo tego, że powtórzony z poprzedniego modelu, to nadal jest w jakiś sposób atrakcyjny. Przez to, że mam zestaw właśnie trzech aparatów z obiektywem tele plus i tutaj z przodu mam fajny wyświetlacz bez żadnych dziur, bez żadnych noczy, bo, no bo mi się obracają te aparaty, tak? W związku z tym nic nie muszę na nich mieć. Mam szkło na ekranie niedużo gorsze, bo ósemka ma Victusa, natomiast Flip ma szóstkę. Specyfikacje są w zasadzie bardzo podobne, no tutaj z pamięcią można by było ewentualnie, pamięci tak? I aparat, no tak naprawdę i akumulator, ale to jakby wynika, mówię, z wymiarów telefonu. My się tak prześlizgujemy, słuchajcie, po specyfikacji, dlatego że specyfikacje w zasadzie podaliśmy w zeszłym tygodniu. Dokładnie. To były co prawda przecieki, niemniej to były przecieki jak najbardziej słuszne. Ja dorzuciłem kilka rzeczy ze specyfikacji, które się pojawiły w oficjalce. Natomiast nie wszystko to, co było właściwie, było podane właściwie. Większość danych była przed premierą, w związku z tym ja je po prostu miałem, był dosyć obszerny przeciek. Łącznie z rozmiarami i wagą, tam się różniło o, nie wiem, setne części milimetra. Mogły być przekłamania nawet w obrębie producenta, co innego podali na zamkniętych prezentacjach, a co innego później w głównej specyfikacji. Oba te smartfony są smartfonami atrakcyjnymi. No mówię, ósemka według mnie, przynajmniej na renderach, Adam pewnie miał w ręce, tak, natomiast no. Na renderach wygląda po prostu biednie. To jest smartfonik, który z tyłu ma dwa nieduże aparaciki, niedużą diodkę. Tak, ta ramka aparatu słabo wygląda według mnie. Z przodu ewentualnie atrakcyjny może być AMOLED, natomiast tak poza tym nie widać, ani nie widać ich możliwości audio, a mają dosyć sympatyczne, podkreślane przez Asusa zresztą. Tak. Są głośniki stereo, są podwójne wzmacniacze, oczywiście do każdego głośnika po jednym. On ma całkiem sensowne możliwości nagrywania wideo, bo to jest 8K i co prawda przy 24 FPS-ach, ale tak naprawdę to w większości smartfonów tak jest. Niektórzy się troszeczkę przechwalają, pisząc o 30 FPS-ach, tu jest 24, Jasus to podaje. W podstawce jest 64-megapikselowa matryca plus 12 szerokokątna, z przodu jest 12. Natomiast we Flipie to są trzy aparaty, jak wiecie, z tyłu albo z przodu, w zależności od tego, jak wam flipnie. I jest tam ósemka z teleobiektywem, jak już wspomnieliśmy, również bardzo fajna. No i co, ja podejrzewam, że tego nie rozstrzygniemy, to znaczy nie, w zasadzie nawet nie zamierzaliśmy rozstrzygać, ja po prostu się zdziwiłem troszeczkę, że Adam uważa ósemkę za bardziej atrakcyjną. Tak.
Dlaczego? Natomiast ja mówię, mam pewne wątpliwości, dlatego że ciekaw jestem, powiem szczerze, sprzedaży, rynkowego debiutu obu tych smartfonów, dlatego że to są, kurczę, pomimo tego, że specyfikacje topowe, to jednak to jest, są różne segmenty ze względu na wygląd telefonu, ze względu na design, ze względu na dodatkowe jakby cechy, które powodują, że jednemu się spodoba jeden model, a komuś innemu się spodoba właśnie ten drugi. No ja ci powiem, dlaczego uważam, że ten mały chwyci bardziej. Bo po prostu jest bardziej unikalny, przynajmniej w obrębie tego, co mamy na rynku. No bo tak naprawdę Flip przyciąga tym ruchomym aparatem, ale to już było. I w zasadzie kogo ten aparat zachęcił, to kupił albo siódemkę w zeszłym roku, albo szóstkę dwa lata temu. I może teraz zmieni, może nie, ale wydaje mi się, że no to jest na zasadzie, ale to już było. Natomiast takiego malucha z taką specyfikacją to nie było dawno, 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 dawno. I tutaj bardzo mi się podobają jakby głosy czytelników czy widzów na YouTubie twierdzące, że co ty gadasz od rzeczy, jaki to kompakt. No moi drodzy, taki to kompakt, że on się mieści w dłoni. Dobra, ja mam dużą rękę, ale nawet w drobniejszej dłoni ten telefon bez problemu można trzymać, ogarnąć. W odróżnieniu od pozostałych praktycznie wszystkich flagowców. Masz go tam gdzieś pod ręką? Wiesz co, musiałbym na chwilę zatrzymać zapis. Oczywiście zaraz. Słuchaj, jeżeli masz go pod ręką, a masz go z czym porównać, to myślę, że na chwilkę... Co? Oczywiście, no to robimy na sekundkę pauzę. Na sekundę, ja myślę, że będziecie zadowoleni, jeżeli zobaczycie wielkość po prostu. Dobra, chwila. Dobra, już wróciłem. No i zaczynamy. Samsung Galaxy S20 Ultra. No i Zenfonek. No jednak jest różnica. Czy na szerokości, czy na wysokości. Mamy jeszcze na przykład Moto G100. Niby Motorola na szerokość jest już zbliżona. Łatwo ją trzymać w dłoni. Ale w górę ekranu już nie tak łatwo sięgnąć jak na Zenfonku, bo ja moją wielką łapą ogarniam ekran w zasadzie w całości, więc jest szansa, że ktoś, kto ma no jednak drobniejsze dłonie, będzie miał jednak dużo wyższy komfort pracy. Coś chyba bajki opowiadasz, złóż je na kanapkę wyświetlaczami. Proszę bardzo. Pokaż. No ale równo jest złóż, jak jest skład. A, okej, okay. Dobra. Zdobyło mi się, no. Dobra, teraz widać. No jest różnica. Złożymy go, wróć nie ten. Złożymy go z Samsungiem. Równo. Górę pokaż, bo ci kamera nie łapie góry. O, widzisz. Teraz lepiej. Tu niby na szerokość znowu jest prawie, ale jednak już ten telefon musimy trochę rękę wyciągnąć i też już nie każdy sięgnie w górę ekranu. Po prostu na Zenfonie jest większa szansa. No i ostatni do porównania Mi 11 Ultra. Bardzo lubię ten telefon, jest ogromny, a ja lubię ogromne telefony. No i patrzcie. No tak, no ale to jest ogromny. No. W zasadzie i Samsung, znaczy porównanie z Motorola ma jakiś sens. Może tak, ale no dlatego przyniosłem Moto G100, bo to jest powiedzmy telefon, który również można uznać za dosyć poręczny mimo rozmiaru ekranu. Dobrze, ekran jest większy. Tutaj byłoby, kurczę, fajnie porównać go z jakimś smartfonem, który rzeczywiście ma jeszcze mniejszy wyświetlacz, ale za to obudowę ma podobną, żeby zobaczyć, co, jak to jeszcze, to chyba, że jeszcze pójdę poszukać starego, zepsutego iPhone'a. To może wam jeszcze pokażemy porównanie. Nie, ale nie, z iPhone'em to... No tu nie ma co porównywać, no bo słuchajcie, chodzi o co, do czego zmierzałem, że obecnie tak każdy się krzywi 5,9 cala, ojej, wielka patelnia. No... Niekoniecznie, bo to nie jest równe temu, co kiedyś. Ten telefon 5, 6, 7 lat temu miałby ekran może góra 4,5 calowy, a podejrzewam, że i mniejszy. Mając te same wymiary, no przypomnijcie sobie swoje stare telefony. Kurczę, jeszcze chyba na chwilę zastopujemy nagranie i ja jeszcze przyniosę coś, wygrzebię coś starego. S8 nie masz przypadkiem Galaxy na przykład? No nie mam akurat, ale mam coś jeszcze innego. Sekundeczkę. Dobra, ja jednak się uparłem i poszedłem po starego iPhone'a. Chodzi mi o zobrazowanie wam tej różnicy. iPhone ma ekran 3,5 cala. Ten ma 6 prawie. Popatrzcie,
na szerokość jest różnica, owszem, Zenfon jest większy, no ale ekran prawie, podkreślam słowo, prawie dwa razy taki. Na wysokość, no również iPhonik jest, jak widzicie, mniejszy, dobrze, ale 3,5 cala kontra 6. Ja odwrócę wam te telefony, aha, Asus jest wyłączony. W każdym razie w Asusie niemal cały front zajmuje ekran, a w iPhone'ie no 3,5 cala. Zobaczcie, dobrze, telefony urosły, więc ja tutaj bardzo mocno się spieram ze stwierdzeniem, że to jest wielka paleta. Nie, to nie jest wielka paleta, bo wielka paleta to jest dopiero już to. Złóż je, słuchaj, jeszcze też jak kanapkę i pokaż, jak one wyglądają na wysokość i na szerokość. I o których mówisz, iPhone'a i tego? Tak, iPhone'a i Asusa. Równo. Odwrotnie, tak, żeby ludzie mieli Asusa przodem do siebie, to znaczy przód Asusa, żeby mieli przodem. Przód przodem, żeby mieli. O, zobaczcie. Zobaczcie, widać różnicę. Na szerokość jest rzeczywiście różnica minimalna, na wysokość jest duża, ale tak naprawdę chwyt liczy się na szerokość, bo to jest kwestia tego, czy kciukiem daje się ogarniać całość. Także zobaczcie, 3,5 cala do 6 cali to naprawdę nie jest ogromna różnica. Można mówić, dobrze, no telefon jest sporo większy, zgoda, ale ekran prawie dwa razy taki. I o tym właśnie jakby tutaj jest cała ta dyskusja i ja się nie będę zgadzał z nikim, kto powie, że ten telefon jest duży, a ja nie powinienem go nazywać kompaktem. Nie, nie zgodzę się. To jest kompakt, koniec dyskusji. Na dzisiejsze warunki to rzeczywiście jest kompakt. Da się go ogarnąć jednym palcem bez jakichś większych problemów. Wyświetlacz jest wysoki rzeczywiście, dosyć duży, ale zmieniły się proporcje. Nie ma już powrotu do ekranów 4x3, nie ma powrotu do 3-calowych telefonów. Nie ma. Nie ma i nie będzie. I taka ciekawostka przyrodnicza, jeszcze mam pierwszego Galaxiaka. Taki był pierwszy Samsung Galaxy, taki jest przedostatni. Także wiecie, era małych telefonów się skończyła i teraz takie właśnie telefony jak Zenfone 8 będą uznawane za małe. Koniec, jedźmy dalej. Skończyliśmy, słuchajcie, a ja mimo wszystko prosiłbym was w komentarzach o rzecz taką, że gdybyście założyli, że macie wystarczająco dużo kasy, żeby sobie wybierać pomiędzy tymi dwoma smartfonami, którego byście wybrali i ewentualnie zdanie, wytłumaczenie dlaczego, nie musicie, ale jednak fajnie by było wiedzieć, który ma miałby większą popularność u kupujących, bo to jest dosyć zastanawiająca rzecz. Tak, dlaczego byście wybrali? Bo, no bo w sumie nasze zdanie już znacie, Jacek by wybrał flipa, ja bym wybrał tego kompakta, chociaż tak naprawdę no nie z takim pełnym przekonaniem, ale jednak chyba kompakta, bo ja go używałem. Okazało się, że przesiadka z dużego telefonu na trochę mniejszy w sumie nie boli, a teraz latem jak nosimy lżejsze ciuchy, to nawet taki mniejszy telefon to no, całkiem spoko wypada. ZTE Blade A71 zadebiutował jako jedna z kolejnych wersji, bo to nie jest nowy smartfon, on się wcześniej już pojawiał pod różnymi nazwami. Smartfonik z wyświetlaczem 6,5-calowym, z notchem. Nie znamy niestety procesora, ale gdybym miał obstawiać, to jest prawdopodobnie Spreadtrum z zegarem 1600, ten najwyższy Spreadtrum w tej chwili. Bateryjka 4000 mAh, wyświetlacz tylko HD z plusem, to że notch to mówiłem, pamięć 64 plus 3, no aparaciki 16 plus 8 plus 2 z tyłu i 8 z przodu. Od zwykły WU roboczy od ZTE, gdyby wam się trafił. No to cóż, raczej nie polecam, głównie ze względu na to 3 giga RAM. No, o baterii chyba nie powiedziałeś, bo albo przeoczyłem, 4000 mAh, ale bez szybkiego ładowania. Także no od budżetowiec, niestety ja kurczę ceny nie znam tego telefonu, nigdzie jeszcze nie znalazłem, jeszcze podkreślam. Tak, bo ten smartfon to jest zajawka na razie i ceny nigdzie nie są podane, on jest na razie w zapowiedziach po prostu. Dokładnie, także i oczywiście oficjalnie zapowiedziany, natomiast jeszcze nie trafił do sprzedaży najprawdopodobniej. Myślę, że do nas akurat na rynek nie wejdzie, no ale gdyby ktoś tam gdzieś się poruszał, to w Rosji jest spore prawdopodobieństwo, że na niego natraficie. Tak, w Rosji tak. Natomiast gdyby ktoś szukał podobnego zakresu cenowego, to troszeczkę bardziej
nie to, żeby znacznie bardziej, ale bardziej można polecić Vivo Y12S 2021. No. Trzeba zwracać uwagę na to 2021, bo to jest oznaczenie nowszego modelu z tego roku po prostu, który oparty na Snapdragonie 439 z IPS-owy wyświetlaczek, też 6,5 cala, też HD z plusem, pracujący przy normalnej częstotliwości odświeżania, oczywiście z baterijką 5000 mAh tym razem. I co prawda też ma wersję 32 plus 3, ale jest wersja o dziwo 128 plus 4 giga RAM. Przedziwna, która ma sens. Zupełnie. Która ma sens. Prawdopodobnie 64 plus 4 też będzie w przyszłości, na razie niestety nie widać. Tak, no i tu ceny mamy, co prawda tej najbiedniejszej wersji 540 zł na nasze wychodzi z wietnamskich dongów licząc. Także cena nie jest jakoś tam oszałamiająca. Nie wiem, ile by kosztował ten, o którym Jacek powiedział, mocniejszy, ten wzmocniony, no bo on jedynie w zasadzie tutaj ma sens. Ale szybkiego ładowania też w zasadzie tutaj nie ma, jest 10-watowe, aparaty to jest 13 plus 2, z przodu jest 8, także nic genialnego, ale w tej niszy tańszych telefonów mógłby ewentualnie, można by go było ewentualnie rozważać, gdyby był dostępny troszeczkę bliżej niż w Wietnamie. Będzie prawdopodobnie, a bardzo możliwe, że będzie miał inną nazwę. Dokładnie. Jak już jesteśmy w tych tanioszkach, to jeszcze Realme wyskoczyło z tanioszką. Wiesz co, to z Realme poczekaj, dlatego że Realme są w 3, no tak. W związku z tym powiedzmy jeszcze może o tym, że dzisiaj w Korei pojawił się Galaxy Jump. Galaxy Jump to nie jest niestety nic jakoś genialnie nowego. Jest to co u nas znamy pod nazwą Galaxy A32. I to jest dosyć fajny smartfonik. Też 6,5-calowy wyświetlacz, też ma notcha charakterystycznego dla Samsunga, też wyświetlacz pracujący w rozdzielczości HD+ i 5000 mAh, a cały układ oparty na Dimensity 700, w związku z tym obsługuje 5G. Tak, trzeba tu uważać, dlatego że A32 jest również w wersji 4G, także to jest jednak dosyć spora różnica. Pamięci 128, flesza 4, 6 albo 8 RAM-u, 48 plus 8 plus 5 plus 2 z tyłu aparaciki, z przodu natomiast 13 megapikseli. Ta piątka do makro, bo znamy już Samsunga z tego, że umieszcza piątki do makro ostatnio. Mhm. Tak, poprawiło się. Widocznie dwójki. Także nie ma co Koreańczykom zazdrościć, ten koreański nie ma nic specjalnego. Trafi pod tą nazwą. No w ogóle dziwne, że tak wyskoczyli z jakąś osobną nazwą, zamiast trzymać się standardowego oznaczenia, nie? Tak, to jest dosyć niezwykłe. Prawdopodobnie koreańscy PR-owcy wymyślili, że Anusz pod tą nazwą będzie się sprzedawał lepiej, że Koreańczycy zauważą coś nowego, że to nie będzie kolejny Galaxy literka numerek. Diabli wiedzą. Właśnie powiem ci, że na przykład z mojego punktu widzenia to ja wolę takie nazwy. Fakt, w pewnym momencie już pomysły chyba się zaczną kończyć, natomiast no, moim zdaniem, przynajmniej w moim przypadku tak jest, zdecydowanie łatwiej zapamiętać telefon po nazwie jakiejś, właśnie chociażby Galaxy Jump, niż po numerku kolejnym A32, 5G czy tam A31, kurczę, który to jest, ja się drapię w głowę, a jak ja mam jeszcze słabą pamięć do liczb, no to wiecie, to już w tym momencie pogubienie się pomiędzy telefonami, które mają bardzo podobne oznaczenia, jak choćby rzeczony wcześniej Vivo Y12S 2021. No to tak, prawda? No, łatwiej było zapamiętać nazwę, nie wiem, jakiś tam... Wiesz co, jestem taki pewien, tym bardziej, że ten system nazewnictwa ma swoje ciemne strony. Te ciemne strony to jest wypuszczenie najpierw smartfona, który ma sensowną cenę i chwytliwą nazwę, a później powtórzenie tej nazwy w smartfonie, który ma nadal chwytliwą nazwę, ale specyfikację już nie tak fajną. I jest to dosyć znane w historii, słuchajcie, urządzeń mobilnych. Jest to znany myk, który stosują producenci. No bo nie szukając daleko, tak było chociażby z pierwszymi Galaxy. No tak niestety było. Samsung po prostu na pierwszym Galaxy wyjechał z całą resztą smartfonów, które już nie były tak fajne, ale miały podobną nazwę, w związku z tym przez rok, przez dwa lata ludzie się nabierali i kupowali. Ale to nie tylko Samsung, jest tych marek tak oczywiście robili, znacznie więcej, które... Natomiast przy oznaczeniu liczbowym też masz szansę, bo na przykład o ile w przypadku Samsunga
oznaczenie ferii plus numerku kolejnego, wyższego lub niższego, daje jakieś pojęcie o jakby możliwościach telefonu. O tyle w przypadku, chociażby właśnie wracając, uparłem się na to Vivo biedne, no ale trudno, E12S szczerze mówiąc niewiele mi mówi, bo ta dwunastka wcale nie musi się odnosić do niskiego modelu Y, a ja nie wiem, czy to jest seria wysoka, czy to jest niska. Jaka to jest seria, nie? Szczególnie, nie wiem, że mam liczby obok flagowe, tak? Wiesz co, powiem ci tak, ja mam głębokie przekonanie, że większość użytkowników kupuje smartfony nie na podstawie nazwy, tylko na podstawie ceny. Co prawda fajnie jest oczywiście pochwalić się znajomych, a ja mam coś, co ma fajną, znajomą, chwytliwą nazwę i wszyscy ją znają. Tak to jest jak najbardziej bardzo fajne. Tylko że kurczę, no... To mówię, większość użytkowników kupuje po prostu na zasadzie, o, na tego smartfona mnie stać, ma tak, w tej klasie stosunkowo, przy tej cenie stosunkowo fajne parametry, w związku z tym go kupię. Nazwa gra chyba troszeczkę drugie skrzypce bardziej, natomiast jest ważny brand na pewno. No, jest ważny brand, czy to jest brand znany, czy to jest, nie wiem, Samsung, czy to jest na przykład, nie wiem, Dogi, tak? Mm-hmm. Które może być kojarzone troszeczkę inaczej niż Samsung, albo czy to jest Nokia, która w tej chwili Nokią już nie jest i to jest dopiero, o, nie będę komentował. Czy to jest na przykład Nokia, czy to jest, nie wiem, no teraz... Nic nie przychodzi do głowy. Tych chińskich marek, które można było tutaj wymieniać, jest bardzo dużo i to nie tych znanych chińskich marek, tylko tych mniej znanych. O, moja jedna z moich Ulefon, na przykład. Ulefon. Ale zobacz z drugiej strony, że jeżeli obok siebie leżą dwa telefony, jeden na przykład nazywa się, kosztują inaczej, tak? I popatrz, masz dwa, jesteś kompletnym laikonikiem, nie znasz się. W szkole nie byłeś prymasem, nic nie wiesz o telefonach. Wchodzisz do sklepu, masz obok siebie dosyć drogi smartfon oznaczony S21, a obok leży Y12. I ty nie wiesz, czy zaraz S, Y, co jest najpierw? No dobra, to ten może być wyższy, to czemu jest tańszy? A, bo ma dwunastkę. Zaczynasz kminić. Niekoniecznie wiadomo, musisz się znać na specyfikacji, masz do wyboru cenę, nazwę. W momencie, kiedy telefon nie ma, jakby odrzucasz ten jeden punkt, który może cię mylić. Wydaje mi się, że kombinujesz. Słuchajcie, mamy następny zgryz, bo na mojej, jak bierzesz dwa telefony do ręki, które leżą obok siebie w sklepie, to je oglądasz z każdej strony, patrzysz, które ci bardziej do ręki pasuje. Prawda też jest taka, że w sklepie raczej nie spotkamy obok siebie taniego i drogiego telefonu, to już jest inne, ale... Próbuję się wczuć w rolę człowieka, który nie wie kompletnie nic. Jak nie wiem kompletnie nic, Adaś, to je oglądam. Który ma więcej aparatów, który ładniej wygląda, który ma fajniejszy kolorek. Gdzie sięgam do przycisku, a gdzie nie sięgam do przycisku. No właśnie, gdzie, nie wiem, czytnik linii papilarnych ewentualnie. Tak mi się zdaje. Albo patrzysz, który ci się bardziej podoba. Czy ten z wielkim napisem na plecach, czy ten dyskretny czarny. No. Masz rację, ale widzisz, na przykład w przypadku aparatów też się możesz nabrać, bo czasem dwa aparaty są lepsze niż cztery, tak? Ależ oczywiście, ale w tej chwili sam mówisz, że wybiera człowiek, który nie zna specyfikacji, w związku z tym na aparaty można go w ten sposób nabrać, jak najbardziej. I to też go zmyli, prawda? Ja nie mówię, że kupisz lepszy smartfon, kupując smartfona z większą ilością aparatów. Tak, chodzi mi o to, że nazewnictwo takie numeryczno-literowe miałoby ogromny sens, gdyby było uniwersalne dla wszystkich. Natomiast w tym przypadku, moim zdaniem mówię, no może być mylące dla kogoś, kto nie ma kompletnie rozeznania na rynku. Adaś, ja bym się z tobą zgodził, tylko w katalogu mamy w tej chwili 19 tysięcy telefonów blisko i ja przerabiałem już wszystkie możliwe nazwy. Mhm. I powiem ci szczerze, dla mnie, który się tym zajmuje oczywiście, czyli nie dla klienta zwykłego. Lepsze są cyferki, tak? Lepsze są cyferki, dlatego że ja jestem w stanie zidentyfikować tego smartfona. Jestem w stanie wiedzieć, która to jest wersja. Jestem w stanie wiedzieć, czym się różni od innych. Klient w sklepie tego nie wie i klient w sklepie bez względu na to, czy to się nazywa Thunder, czy to się nazywa Galaxy, czy to się nazywa Planet, czy nie wiem, czy Moon, czy... Ty masz niczego wiedzę. Nie będzie wiedział. Tak, chodzi mi po prostu o to, że te nazwy też ci nie dają żadnej wiedzy.
Ta nazwa to jest na takiej zasadzie, że pieska, którego spotkasz na drodze, nazwiesz Pimpuś i już jest twój, bo go nazwałeś. Na takiej zasadzie, i ja, broń Boże, nie jest tak, że ja nie doceniam tego, że ludzie kupują urządzenia, które mają nazwy i się do tych nazw przywiązują i do urządzeń przez to też. Tylko że większość tych nazw to są nazwy anglojęzyczne. Słuchaj, u nas nie ma... Może są jakimś wyróżnikiem marki, może tak dawniej było, w tej chwili tak już nie jest. Jak miałeś Galaxy pierwszego, to byłeś pan. W tej chwili jak masz Galaxy, no to tych Galaxy jest 150 różnych. Możesz mieć Galaxy A02, nie? No. I też będziesz miał. Telefon, który pies z kulawą nogą by obszedł naokoło. Okej, ale gdyby na przykład jeden się nazywał, nie, bo strzelam, no jeden powiedzmy Mini, drugi Power, no to już... Prawda? By było trochę inaczej. Po prostu chodzi mi o to, że eliminujemy jeden element, który nam wprowadza szum. Ale wiesz co... Nie, słuchaj, ale ludzie też nie wiedzą, co oznacza Mini, a co oznacza Power. Nagle ludzie przychodzą do smartfonów, które mają w nazwie Mini, mówią, aha, Mini, a ma wyświetlacz większy od zwykłego, tak? No w sumie albo tak, no. Power. Co to za Power? No, nam się Power może kojarzyć z większą baterią, ale ludziom tak naprawdę się nie kojarzy z większą baterią najczęściej. Tak, masz racji trochę, no, ale mówię, ja jakoś wolałbym nazwy takie, które coś mówią, nawet niekoniecznie mogłyby być zupełnie od czapy. No. No, mówię tylko, że te nazwy tak naprawdę rzeczywiście służyły głównie robienia klienta w trąbę, obawiam się, trochę w historii. Tak, no. Zdarzyło się kilka takich, które rzeczywiście ludziom utkwiły i były wyjątkowe, tak? Było kilka takich, natomiast w większości przypadków to było na tak... I nadal jest, bo z tymi literowo-cyfrowymi też jest tak samo. Ludziom się coś kojarzy dobrze z jakąś literką i z jakimiś cyferkami. Telefon o oczko z liczbą wyższą nagle okazuje się gorszy. Nadal tak jest. To jest niestety stała polityka producentów bardzo często. Weź tego ostatniego Samsunga, tak? Co A80? Któregoś z tych ostatnich, gdzie jeden w serii miał bardzo fajny aparat nowatorski, a drugi z kolei był powrotem do klasycznego tego i właściwie żaden następca. Ale no fajny aparat. No było to rozwiązanie, po prostu pewnie testowali, czy coś takiego się przyjmie, czy nie, najwyraźniej. Tak, tylko że wiesz, przychodzi następca, spodziewasz się czegoś podobnego, a dostajesz no ni z gruchy, ni z pietruchy po prostu. No trochę masz rację, dlatego tym bardziej wróćmy do Asusa. Warto pochwalić, że w tym roku nie zaserwowali kolejnego odgrzewanego kotleta, tylko odgrzewany kotlet z bonusem. Także fajnie. Nie, to do tego Asusa tak wracasz. Poświęciliśmy pół tygodniowki Asusowi, a ty do niego wracasz i wracasz. A daj spokój, ja ostatni cały tydzień Asusowi poświęciłem i naprawdę już mam... No, ale mimo to telefon mi się podoba. I tyle. Dobra, teraz możemy przejść do Realme, mój drogi. No to dobra, przejść. To zaczniemy może od niezbyt mocnego uderzenia pod tytułem Realme C20a. Zdaje mi się, że myśmy trochę o nim już wspominali, bo on tam gdzieś się przewijał w przeciekach. W każdym razie jest to marność nad marnościami i chyba tyle, no bo mamy Helio G35. Przepraszam, Adaś, możesz jeszcze raz numerek podać, o którym Realme mówisz? C20A, tym co ma 2 giga RAM-u. Mówię, coś mi kołaczy się po głowie, że myśmy go już, że tak powiem, zjechali w poprzedniej tygodniówce, ale mam ochotę zrobić to jeszcze raz, bo wypuszczenie telefonu, który ma 2 giga RAM-u i z tego, co widziałem w specyfikacji, nie ma Androida Go, tylko ma normalny interfejs producencki, no to... To mnie zdziwiłeś, bo ja powiem szczerze, chyba mi umknął. Ja widziałem w Polsce dwie... Widziałem w Polsce... Znaczy nie, umknął mi, że w tym tygodniu jakoś się pojawił. A rozumiem. Tak, nie, bo on dopiero... W katalogu to on jest od dawna. Tak. Natomiast zdawało mi się, że troszeczkę bardziej warto powiedzieć Narzo 30, który co prawda nie ma go jeszcze oficjalnie, no, ale jest w zasadzie pełna specyfikacja. No dobra, no to... To jest co prawda telefonik na Indie, w związku z tym to warto, to w taki cudzysłów też należy wziąć, ale to jest też 6,5-calowa konstrukcja, tym razem z oczkiem w ekranie. Mhm. 6,5 cala w Full HD z Corning Gorilla z odświeżaniem 90 Hz. Z Helio G95, czyli nie jest tak, no, na średnią półkę to jest odpowiedni procesor. To jest no, 4,6 giga RAM-u. 4,6 giga RAM-u, 6428 flesza, 48 plus 2 plus 2 z tyłu, 16 z przodu aparaty fotograficzne. I to w zasadzie tyle, ładowanie 30-watowe jeszcze, to jest dosyć atrakcyjne. A o baterii powiedziałeś? Słucham? O baterii powiedziałeś? Tak, że 5000. Właśnie, i tu chciałem... 6,5 cala jest fajny całkiem.
Jeszcze taki mały wtręcik. Zobaczcie, jakiś czas temu, nie wiem, za 2-3 tygodnie temu gadaliśmy, że 128 giga pamięci staje się powoli standardem średniaka. Takim drugim standardem, zobaczcie, że coraz więcej telefonów tak ma właśnie, jest bateria 5000 mAh. Bardzo dobry trend, bo mówimy tu już o telefonach stosunkowo niedrogich. No i te średniaki już w tej chwili to są coraz fajniejsze dzięki właśnie takim rozwiązaniom. Coraz częściej już też się pojawia się szybkie ładowanie, bo nawet zobaczcie w tych tanieżkach, co nam wcześniej wspominaliśmy, już też była bateria 4 albo 5 tysięcy, ale jeszcze z wolnym ładowaniem. Tu już mamy średniaka oczko wyżej, no już mamy 30-watowe ładowanie, jak Jacek wspomniał. Także no jest, myślę, zupełnie okej. Okay. Natomiast co do cen, to powiemy Wam za około tydzień, może trochę mniej. 18 maja ma być premiera. Ta premiera jest na początku przyszłego tygodnia. No wtedy będzie można łatwiej chyba też ten telefon trochę jakby ocenić i skomentować. Rzecz niebrzydka, typowa stylizacja Realme'owa, czyli taki jakiś dwutonowy tył z wyróżnionym paskiem na wysokości aparatu fotograficznego, no i oczywiście z Wirgachem logo. Akurat szczęśliwie w przypadku Narzo nie jest ono aż takie ogromne, natomiast no jest nadal dość wyraźnie zaakcentowane. Ja nie mam zdjęć tyłu niestety, dlatego że renderów tyłu nie udało mi się znaleźć. No tak, są zdjęcia takie z ręki tyłu, w związku z tym my wiemy, jak on wygląda, bo Hindusi, po prostu hinduscy dziennikarze branżowi dostali go po prostu i też wyciekły zdjęcia. W związku z tym wiemy, jak on wygląda. Są zdjęcia boczków, góry, dołu, przodu. Można sobie obejrzeć, bo on będzie właśnie tak wyglądał. Natomiast tył niestety nie mamy. Można w sieci znaleźć, są zdjęcia do znalezienia. Ja macie podlinkowane w opisie filmu, także łatwo znajdziecie. Rzecz w sumie niebrzydka będzie. Natomiast w Polsce i to chyba jest informacja znacznie bardziej dla Was przydatna, zadebiutował Realme 8 5G, o którym w zasadzie już mówiliśmy. To mówiliśmy, wydaje mi się, właśnie o tej wersji, która będzie na polskim rynku, bo pobieżnie sprawdziłem arkusze ze specyfikacjami i one wydają mi się zgadzać, w związku z tym nie będziemy chyba o nim dużo bardzo mówili. Nie, można strzelić, że to jest Dimensity 700, że jest obsługa 5G, że też 6,5 cala, że 6,5 cala z dziurką. Nie wiem, co tam jeszcze. No, w zależności od wersji kupicie albo 64, albo 128 flesza. Pamięci RAM też się różnią, nie kupujcie minimalnej. Ale 48 plus 2 plus 2, 16 z przodu. Ja mam wrażenie, tutaj co prawda Jola się asekuruje, że cena zostanie obniżona, ale ja mam wrażenie, że ktoś się gdzieś pomylił, bo obie wersje kosztują 999 zł, z tym, że ta pierwsza, słabsza, 464, jest tylko w sieci plus. Jola tutaj napisała po cichu, że liczy, że cena wkrótce będzie niższa. Mi się wydaje, że po prostu ktoś się machnął i to wcale nie miało być 999 w przypadku tej słabszej wersji. Natomiast ta 628 wyceniona na 999 zł, to już jest całkiem spoko propozycja w tym momencie. Nie najgorzej. Tak mi się zdaje, a poza tym jest jeszcze propozycja bardziej ekonomiczna i to jest C21. I tutaj zwracam waszą baczną zwracam wam uwagę, żebyście baczną uwagę wy z kolei zwrócili na to, którą wersję kupujecie, dlatego że na rynku polskim pojawią się dwie wersje, przepraszam, że na rynku europejskim w zasadzie, bo na polskim powiem szczerze, że nie jestem pewien, czy obie, ale chyba będą również tak, też obie. Tak, oczywiście, że są obie, zaraz wam powiem po ile. 3, ale to poczekaj, 3,32 jest wersja słabsza, jeżeli chodzi o pamięć, to jest nie jedyna różnica niestety, bo druga jest 4,64, ale ta 4,64 ma do tego NFC. Przynajmniej tak jest w arkuszach, które tak. dzięki uprzejmości polskiego oddziału i Michała, bardzo dziękuję tutaj szczególnie, dotarły do mnie. Jest tak, że gdybyście mieli kupować, to zdecydujcie się jednak na tą wyższą wersję z pamięcią 64,4 i z NFC po prostu. Oczywiście, chyba, że zupełnie na mnie zależy. Różnica między nimi to jest stuwa. Ja wiem, że w tanim telefonie stuwa to jest spora jakby część ceny. No niemniej pamiętajcie, płacicie 500 zł za model 3,32 bez NFC i te 3 giga RAM-u to no pominę milczeniem, to nie ma szans działać, sorry, tak jest. Macie dwukrotnie większą pamięć flash i taką pamięć RAM, która
mniej więcej powinna wam zagwarantować w miarę płynne działanie po prostu. Tak, macie za 600 tani telefon z w miarę przyzwoitą specyfikacją i z NFC. Więc no, ja bym tutaj się nie wahał i odżałował tą stówkę i jednak wybrał tą mocniejszą wersję. Aczkolwiek mając już do dyspozycji 600 zł, to nie wiem, czy bym się w ogóle rozglądał za Realme, czy już szukał może czegoś innego. Może nie, nie wiem, musiałbym sprawdzić, kurczę, kiedyś się muszę przyjrzeć tym tańszym telefonom, jak to wygląda. To znaczy, wiesz co, w tej chwili jest trudno rzeczywiście mówić, dlatego że inflacja zaczyna nam powoli galopować. Ja ostatnio kupowałem elektronikę i się okazało, że niestety te rzeczy, które kupowałem za znacznie niższą cenę w zeszłym roku, w tym roku kosztują już zupełnie inaczej. Dlatego jeżeli zamierzacie coś, bo te ceny nadal będą rosły, jeżeli zamierzacie coś kupić, ja chyba w zeszłym tygodniu już mówiłem, jeżeli planujecie jakieś zakupy elektroniczne. Dwie inflacje mamy w tej chwili. Krajową, naszą tutaj lokalną, polską, która galopuje jak głupia, plus galopujące ceny elektroniki, która idzie po prostu w górę z racji powiedzmy kryzysu na rynku półprzewodników. Po prostu coraz mniej jakby jest dostępnych surowców, coraz mniej jest dostępnych podzespołów, coraz trudniejsze. Jak są trudno dostępne, to drożeją, więc mamy jedną inflację taką normalną, nałożoną na drugą inflację, związaną już ściśle z rynkiem elektroniki. No tak, i trzeba było w zeszłym roku, kupując kartę graficzną, kupić dwie takie karty graficzne i w zasadzie jedna z nich by się w tym roku zwróciła po prostu. Mielibyście za darmo. No trochę przesadzam, bo to nie jest tak, żeby się zwróciła na 100%, ale po prostu przebitka byłaby dosyć niesamowita. Samo to, że ceny kart graficznych jakby stały się memiczne już w tej chwili, no to o czym świadczy, tak? Kiedyś się nie nabijaliśmy, mówię generalnie my internauci, z cen podzespołów elektronicznych aż tak bardzo, a w tej chwili, no mówię, no ceny kart graficznych są memem. Wiadomo, one zostały też sztucznie wywindowane kopaniem walut. Nie wiem, czy wiesz, Adaś, ale policzyli, że emisja CO2 związana z kopaniem walut w Chinach jest emisją wyższą od tej, którą cała Europa, od tego CO2, które cała Europa emituje. Tak, ale samego kopania walut, samych kart graficznych, słuchajcie. No, ale to nam się nakłada ograniczenia. Wczoraj się uśmiałem setnie, słuchajcie, jechałem sobie autkiem i słuchałem radia. I w radiu podano informację, że pani kanclerz Niemiec wysunęła postulat podniesienia cen biletów lotniczych. Wiecie dlaczego? Dlatego, żeby zniechęcić ludzi do latania, bo latanie szkodzi środowisku. Po czym padł komunikat czytany przez pana z wiadomości, że tak, tutaj transport lotniczy odpowiada za 3% światowej emisji. No. To nam się podnosi ceny biletów lotniczych, chce się podnieść, a Chińczycy kopią w najlepsze i to my tak naprawdę obrywamy. My będziemy musieli tuć się jak głupki pociągami zamiast polecieć samolotem, bo będzie za drogo. Nieważne, że pociąg też jest na prąd, a na końcu kabla jest elektrownia węglowa w przypadku Polski. To już nieważne. Ważne, że te 3% zmniejszymy do 2,98%. Także totalny nonsens, no ale to już znowu wracamy do tematu ekologii. A z telefonami chyba skończyliśmy w tym tygodniu, co? Co? Z telefonami chyba w tym tygodniu skończyliśmy. Tak, ja myślę, że tak, bo w zasadzie tak nawet powiem wam szczerze, że z plotek nie bardzo. Są ploteczki, ale to może sobie po prostu zajrzyjcie do naszych aktualności, poczytajcie, bo są ploteczki o chociażby nowej Nubii, są ploteczki o nowych modelach Oppo Reno 6, ale ja myślę, że no, dopiero co piątka do nas weszła i niedawno w sumie zaczęli piątkę u nas w TV reklamować, a Chińczycy już będą za chwilę mieli szóstkę. To też powiemy, jak będą te telefony. Także trochę tak, wiecie co, na chwilę zapanował spokój w branży. Ja mam taką cichą nadzieję, że rozpoczyna nam się martwy sezon i jak do tej pory tych smartfonów w ciągu tygodnia było multum po prostu, tak trochę będzie można odpocząć od nich bardziej. No może tak, może w sumie czego byśmy sobie i wam życzyli, może będzie trochę więcej jakichś oryginalnych, wyróżniających się konstrukcji, a nie tak ogrzewanych kotletów, czyli bateria 5000, pamięć 428, jakieś tam Helio z tyłu 48, 8 plus 2 plus 2, z przodu 8, no.
6,5 cala, tak. Podałem wam przepis na ślepiaka. Marzenia ściętej głowy. Tak, w tej chwili, gdyby patrzeć po specyfikacjach, to w zasadzie w segmencie średniaków i tanich telefonów daje się specyfikacje od tak po prostu najczęściej. Są wyjątki chlubne, na szczęście. Tak, czasem się zdarza, że ktoś wsadzi jakiś inny procesor, czasem ktoś pamięci trochę dołoży, ale no, nudno. Dobra. To co? Dziękujemy wam serdecznie, że ciągle jesteście z nami. Zapraszamy do bycia z nami za tydzień. Fajnie, że wpadliście. Uciekajcie szybko na słońce, dopóki jeszcze jest, jeżeli jest. U mnie troszeczkę jeszcze dzisiaj jest. No u mnie już się pochmurzyło, ale jeszcze jest w miarę ciepło, także korzystajcie, bo podobno znowu ma zacząć lać. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu. Cześć.